Hejka kochani, witamy Was dzisiaj na naszym kanale. Dzisiaj otworzymy jedną laleczkę, babeczkę. Tak, słuchajcie. Nela dostała na urodziny 3 laleczki, babeczki. Dwie na dole, a nie to ta i ta to wersja ślubna, a ta jest wersja trzecia. Otworzymy za chwileczkę babeczkę na Waszych oczach i zobaczymy, co tam się w środku kryje. Czy one są faktycznie takie fantastyczne, jakie opisują? Na początku troszeczkę obejrzymy te babeczki z zewnątrz i opiszemy je pokrótce. Pierwsza... Te dwie wersje ślubne dostałam od Poli, a tą wersję trzecią dostałam od Julii. Dziękujemy, Pola i Julia, za laleczki babeczki. Słuchajcie, mamy tutaj laleczkę babeczkę, która górę pokrywy ma brokatową. Jest też szczotka do włosów, więc przypuszczam, że laleczka będzie miała dość długie włosy, z których będziemy mogli ustylizować fryzurę. I to jest wersja ślubna. W drugiej wersji ślubnej mamy również górę brokatową. Widzimy tutaj w rogu szczotkę. Widzimy zapachy. Też normalne laleczki babeczki mają kapelusik, ale te są wyjątkowe, bo te mają koronę. Tak. Słuchajcie, tutaj w opakowaniu wersji ślubnej mamy dziureczki. Proszę, powąchaj, powiedz mi, czy one pachną, te dziureczki? Tak. Tak, słuchajcie, czym to pachnie? Jakimiś słodkościami, owocami. I kolejna babeczka, seria trzecia. Też mamy szczotkę do włosów. Zaraz zobaczymy, jak się babeczka zmienia w laleczkę. Transformacja. Start! Otwieramy różową wersję ślubną. Tak jest. Otwieramy. O, jak wszystkie takie plastikowe zabawki, faktycznie z nimi jest problem. Pomóż sobie nożyczkami, przetnij śmiało. Wreszcie dam sobie radę. I wyciągamy naszą babeczkę. Słuchajcie, babeczka już wyciągnięta. Słuchajcie, dół babeczki jest taki mięciutki. To jest chyba część gumowa, taka fajna mięciutka. Tutaj mamy plastik. Szczotka jest, słuchajcie, przyjrzyjcie się, też brokatowa, lekko przezroczysta. Już trochę widzę laleczkę, babeczkę. To pokaż tutaj wszystkim, czy ją widać. No tak słabo, no coś tam widać, ale laleczki jeszcze nie widać. Oczka może troszkę, ciemne włosy ma. Tak, szczotka, słuchajcie, lekko przezroczysta, brokatowa, druga strona kwiatuszka. Słuchajcie, po wyciągnięciu tej babeczki już cały dom pachnie taką słodyczą, takim kremem, ciasteczkiem. Jest nasza laleczka. Słuchajcie. I dół babeczki okazał się sukienką. Piękną sukienką. Taką ślubną, tak jak przedstawiał producent. Słuchajcie, przyjrzyjcie się naszej laleczce, babeczce. Zobaczcie, ma nawet welon. Nasza ślubna laleczka. Tutaj pokażę Wam. Ma suknię ślubną. Na szyi ma korale chyba z pereł. No i mamy problem z założeniem welonu. Może ja pomogę. Nasza babeczka usiadła. W normalnych babeczkach to jest kapelusik, dlatego u nas też. Możemy zdjąć, słuchajcie, zobaczcie. Możemy zdjąć welon i założyć naszej babeczce kapelusik. To jest nasza babeczka. Słuchajcie, pachnie od niej, powąchaj. Co tu najbardziej pachnie? Czy ten plastik? Czy może laleczka sama? Sukienka? Tu najbardziej.
tu najbardziej pachnie. Faktycznie, słuchajcie, tutaj brzuszek najbardziej pachnie, jakby ten zapach był schowany w tym plastiku tutaj na brzuszku, bo już sama główka czy rączki już tak bardzo nie pachną jak brzuszek. Słuchajcie, tak, uczeszmy oczywiście. Słuchajcie, tak wyglądają laleczki babeczki. Jeżeli Wam się podobał nasz filmik, to łapki w górę. Tak jest, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Gorąco Was pozdrawiamy. Życzymy Wam również tak cudownych prezentów, jakie dostała Nela. Jeżeli Wy macie swoje laleczki babeczki, to opiszcie nam w komentarzach, jakiej wersji, jakie najbardziej lubicie, ile macie takich babeczek. Bardzo chętnie włączymy się do dyskusji. Tymczasem my się zabieramy za zabawę i żegnamy Was, kochani. Cześć! Pa!